Masz problem lub pomysł na ciekawy materiał? Pozostaw go w całkowicie anonimowym formularzu. Dołącz do społeczności, dzięki czemu otrzymasz porcję dodatkowych wiadomości w każdą niedzielę o 17 w postaci maila ode mnie. W zamian otrzymasz ciekawego e-booka. Adresy formularzy znajdziesz pod filmem. Jeżeli ta lekcja będzie dla Ciebie wartościowa, będę wdzięczny za pozostawienie komentarza oraz łapki w górę, co zwiększy zasięg kanału. A tymczasem... Cześć i dzień dobry, witam Cię w kolejnej lekcji na kanale BIT.pl. Ja nazywam się Hamaczak, a w dzisiejszej lekcji RHCSA, czyli pierwsza lekcja testowa dla egzaminu Red Hata dla administratorów. Jeżeli chcesz więcej takich lekcji, zostaw proszę komentarz pod tym nagraniem. Zacznę od tego, dlaczego Linux. No właśnie, jeżeli chodzi o superkomputery, system operacyjny GNU Linux znajduje się tak naprawdę jako jedyny system operacyjny, czy też rodzina systemów operacyjnych, które wykorzystywane są w superkomputerach. Na liście top 500 nie znajduje się żadna maszyna, która działa w oparciu o system Microsoftu. Kilka lat temu, jeżeli dobrze pamiętam, był jeden lub dwa takie serwery na świecie, więc jeśli chodzi o to, dlaczego warto Linuxa poznać, myślę, że więcej nie trzeba dodawać. Jeżeli superkomputery działają tylko pod systemami z tej rodziny, myślę, że to wystarczy. Poza superkomputerami oczywiście są to wszelkiego rodzaju serwery www, portali, których na co dzień korzystamy, ze względu właśnie na to, że są darmowe w większości przypadków, ale przede wszystkim dlatego, że są stabilne oraz bezpieczne, ze względu na to, że większość wirusów, ransomware'ów i tego typu podobnych historii tworzone są z reguły na systemy Microsoftu, ze względu na to, że są po prostu one bardziej popularne, czyli występują w znacznie większej ilości domów niż systemy Linuxowe. Tak samo jak Smart TV, ze względu na to właśnie, że system Linux, który został dodatkowo jeszcze zoptymalizowany do tego, aby działać na urządzeniach, które są sprzętowo słabe, sprawdza się w tym przypadku idealnie. To samo dotyczy chociażby mikrokomputerów takich jak Raspberry Pi. Tam również Linux, który jest zainstalowany, pozwala na pełne wykorzystanie możliwości takich urządzeń. To samo dotyczy telefonów, tabletów, generalnie urządzeń komunikacyjnych. Tutaj przykładami są Android, który łącznie z iOS-em, czyli systemem od Apple'a, zajmuje praktycznie 90% rynku. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o szczegół, iOS nie jest systemem Linuxowym, tylko jest oparty w pewnym stopniu na Unixie. No i tutaj również rzeczy już bardziej ze świata IT, czyli systemy konteneryzacji, również są głównie wykorzystywane na systemach open source, czy też Linuxach jako takich, ze względu właśnie na to, że zajmują mało miejsca, są wydajniejsze niż systemy Microsofta, aczkolwiek, tak jak dobrze wiemy, konteneryzacja również została zaczerpnięta przez Microsoft z systemów GNU Linuxa, mówiąc szerzej. Również storage, ze względu na to, że jakakolwiek dystrybucja Linuxa daje możliwość stworzenia całkiem wydajnego storage'u i to bez okienek, ze względu na to, że wszystko to, co dzieje się w tle, jest ważniejsze niż okienka, więc tutaj konfiguracja również z command line'a jest możliwa. Jeżeli chodzi o historię Linuxa, musimy cofnąć się do lat 60., kiedy powstał Unix, czyli Unplugged Information Computing System, który został stworzony przez dwóch ludzi tak naprawdę, czyli Kena Thompsona, który urodził się w 1943 roku, oraz Denisa Ritchie, który niestety zmarł w 2011. W założeniu miał być to wygodny w użytkowaniu, szybki oraz bezpieczny system operacyjny, napisany w języku wysokiego poziomu. Początkowo był to język B, natomiast od 1973 roku działa w głównej mierze na języku C, po prostu na ten język został przepisany. Na przełomie lat 70. oraz 80. drogi właśnie twórców Unixa rozeszły się i zaczęły powstawać klony Unixa, które brały to co najlepsze, czyli wydajność, czyli bezpieczeństwo oraz szeroki wachlarz zastosowania, pomimo tego, że oczywiście w latach 70. czy 80. elektronika nie była jeszcze na tak wysokim poziomie, jak jest teraz i zapewne jak będzie w przyszłości. Pierwszym systemem, który jest klonem Unixa, jest BSD, czyli Berkeley Software Distribution, tworzony oczywiście na Uniwersytecie Berkeley. Natomiast drugą odnogą, która została stworzona w tym samym czasie, jest system V, system 5, nad którą to dystrybucją pracę trwały w AT&T, czyli potężnej firmie telekomunikacyjnej ze Stanów. Natomiast AT&T sprzedało tak naprawdę rozwijany system dla innych dostawców sprzętu i tym samym zapoczątkowało szeroką drogę do otworzenia nowych dystrybucji. Jedną z tych dystrybucji jest Solaris, który
pierwotnie stworzony był przez Sun Microsystem, a od niedawna należy do Oracle'a. Jeżeli chodzi o sprzedawanie tego systemu, który domyślnie na początku miał być po prostu systemem, który każdy mógł dostać, mógł go rozwijać, mógł na nim pracować, ta sytuacja nie spodobała się Richardowi Stallmanowi z MIT, który rozpoczął pracę nad prawdziwą darmową wersją Unixa, czyli dzisiejszym Linuxem. To jest po kolei. Nazwa została zmieniona na GNU, czyli GNU's Not Unix, i właśnie celem było stworzenie całkowicie darmowego systemu operacyjnego, dodatkowo, który mógłby mieć otwarty system kodu źródłowego, więc każdy mógł zajrzeć do kodu źródłowego każdej aplikacji łącznie z samym systemem i mógł go zmieniać w dowolny dla siebie sposób, aby dostosować do swoich potrzeb. I na początku lat 90. wszystko, jeżeli chodzi o GNU, było gotowe poza jądrem. I tutaj na scenę wkracza Linus Torvalds, który pod koniec 1991 roku z nudów w ciągu 2 tygodni napisał jądro dla Linuxa i od tamtej pory uczestniczy czynnie w pracach rozwojowych dystrybucji właśnie linuxowych. Jądro było bardzo proste, ponieważ obsługiwać dyski, potrafiło również obsługiwać prosty system plików, natomiast jeszcze wtedy nie było funkcjonalności, które mogłyby działać wraz ze sprzętem zewnętrznym, chociażby z napędem dyskietek. I właśnie tutaj od imienia Linusa stworzony został Linux i od tej pory jest to GNU Linux, ponieważ zostały połączone tak naprawdę te pierwsze wersje systemu GNU, który nie miał jądra, wraz z jądrem Linuxa, który został stworzony na początku lat 90. Do tamtej pory Linux rozwija się. Oczywiście nie jest to taka dynamika jak w przypadku systemów Windowsowych, gdzie można wszystko wyklikać. Natomiast jeżeli chodzi o stabilność, o czym już mówiłem, i bezpieczeństwo, no to tutaj myślę, że nie ma większych problemów, jeżeli chodzi o działanie, w stosunku do chociażby systemów Microsoftu, gdzie każda następna aktualizacja może uszkodzić po prostu system operacyjny i konieczna jest czasami nawet jego reinstalacja. Więc od tamtej pory powstały, które do tej pory działają, są to dystrybucje takie jak Debian czy też Ubuntu, klon Debiana, a także Red Hat, o którym właśnie w tej lekcji i mam nadzieję, że w kolejnych będę mógł powiedzieć więcej. I tutaj pytanie, co czyni GNU Linuxa tak ciekawym rozwiązaniem? Jest to system w większości open source'owy, aczkolwiek jeżeli chodzi o samego Red Hata, o czym za chwilę, jest on systemem płatnym, to znaczy płacimy za wsparcie oraz możliwość aktualizacji. Natomiast są darmowe alternatywy, o czym za chwilę. Tak jak już wspomniałem, możliwe jest zajrzenie do środka systemu operacyjnego, to specjalnie myślę, że dobra informacja dla programistów, oraz aplikacje, które na takich systemach działają, czego w Microsoftie raczej nie uświadczymy. Ostatnio pojawił się kod źródłowy MS-DOS 4.0, który wedle osób, które chciałyby sprawdzić, tak nie działa, więc tutaj myślę, że możemy, pobierając obraz takiego systemu, znacznie więcej się dowiedzieć o samej jego budowie. No i tutaj również możemy samodzielnie tworzyć aktualizacje, aplikacje, możemy rozwijać ten system, możemy go skroić pod własną miarę, własne potrzeby, natomiast do tego jest potrzebna niestety znacznie większa wiedza, głównie programistyczna, ze względu na to, że to nie jest zwykła aplikacja, która po prostu ma coś robić. To jest ekosystem, który żyje i czasami jedna zmiana w kodzie może powodować problemy w przyszłości w użytkowaniu takiego systemu. Codzienna praca to głównie konsola, czyli CLI, Command Line Interface. Bawimy się tutaj bardziej poleceniami, skryptami niż wyklikujemy w okienkach. Szczerze powiedziawszy, nawet jeżeli chodzi o mnie, więcej potrafię zrobić CLI-u niż wyklikać w okienku, ze względu na to, że te polecenia może nie są czasami intuicyjne, proste, natomiast wystarczy chwilę popracować i takie podstawowe flow możemy złapać. Jeżeli chodzi o budowę, to tutaj GNU Linux jest systemem modułowym, oznacza to, że możliwa jest podmiana, aktualizacja jednego z komponentów, które pozwalają na wypełnienie konkretnych funkcji. Możemy zaktualizować na przykład jądro systemu, możemy zaktualizować samą aplikację do hostowania stron www bez naruszenia pozostałych komponentów systemu. I tutaj, jeżeli chodzi o instalację, możemy dopasować już na początku dostępne pakiety, które będą zainstalowane w trakcie instalacji samego systemu, czyli mamy podstawowe moduły, które instalują nam system, czyli po prostu jesteśmy w stanie wylistować sobie pliki, możemy skonfigurować sieć. Natomiast jeżeli chcemy dodatkowe rzeczy, możemy je ściągnąć z repozytoriów, czyli takiej bazy pakietów, czyli instalatorów, mówiąc, ze środowiska Microsoftu. Oczywiście nie jest to plik .exe, tylko plik, który posiada
listę poleceń, które kompilują, tworzą aplikacje tak naprawdę w trakcie instalacji i możemy wykonać instalację czystego systemu bez zbędnego śmiecenia, czyli bez instalacji dodatkowych pakietów, które nigdy nam nie będą potrzebne, a nawet jeżeli będą, to możemy je doinstalować, czego nie można powiedzieć oczywiście o środowisku Microsoftu, gdzie tam w zależności od wersji mamy tak naprawdę jeden stały zestaw aplikacji, nawet jeżeli którejkolwiek z nich nigdy nie użyjemy, natomiast ona jest domyślnie instalowana. Przechodząc już do Red Hata. Red Hat jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania typu open source, stosując podejście społecznościowe, czyli tworzenie niezawodnego środowiska wysokowydajnego do specyficznych zastosowań, ponieważ możemy co prawda kupić sobie licencję Red Hata i używać go w domu, natomiast mija się to z celem ze względu na to, że jest to zbyt duży koszt, a dodatkowo mamy alternatywy, o których za chwilę w postaci chociażby Fedory, CentOSa, Stream. Jeżeli chcemy wykorzystać Red Hata w przedsiębiorstwie, myślę, że jest tutaj warte uwagi, aby pochylić się nad tym systemem, pomimo tego, że można oczywiście użyć alternatywnego Debiana, Ubuntu, które są darmowe, natomiast gwarantuję, że w dużych instytucjach, w dużych firmach, bankach, które działają głównie na Red Hacie, nie ma możliwości, aby system, który odpowiada za chociażby transakcje międzybankowe, czy też pozwala wypłacać pieniądze z bankomatów lub robić przelewy, był bez wsparcia producenta. I tutaj to wsparcie producenta musi być na tyle duże, aby użytkownicy byli pewni, że ich dane są bezpieczne, a operacje, które robią, nie powodują żadnego problemu w przyszłości. I tutaj nie jest to tylko system operacyjny, to jest cały ekosystem, łącznie z tworzeniem chmur prywatnych, pamięci masowych, czy też konteneryzacji. No i tutaj właśnie, jeżeli chodzi o technologie chmurowe, mamy OpenStacka, OpenShifta, to bardziej są technologie kontenerowe, natomiast generalnie można na kontenerach również stworzyć sobie chmurę prywatną. Jest również Ceph, czy Gluster, tutaj chodzi o rozwiązania storage'owe. I w jaki sposób wygląda ekosystem Red Hata? Tak jak wspomniałem, Red Hat jest płatny, to znaczy możemy pobrać sobie wersję trialową, zarejestrować się w trybie licencji deweloperskiej i przez 2 miesiące testować różne rozwiązania na tym systemie. Mamy dostęp do pełnej wersji systemu, natomiast po 60 dniach oczywiście jest odcięty dostęp i musimy wykupić licencję, aby mieć dostęp dalej do wszystkich funkcjonalności. I właśnie za to płacimy. Natomiast są rozwijane jednocześnie dystrybucje typowe open source'owe, czyli darmowe. Jest to Fedora oraz CentOS Stream. Jeżeli chodzi o Fedora, jest to system open source'owy, całkowicie darmowy i tutaj jest tak naprawdę dwustopniowy, czy też nawet trzystopniowy, jeżeli bierzemy pod uwagę również samego Red Hata, system testowania pakietów, czyli Fedora jest poziomem alfa, gdzie pierwsze rozwiązania są testowane, wrzucane. Mogą być one niestabilne, więc tutaj bardziej do testów Fedora się nadaje, nie do zastosowań produkcyjnych. Natomiast jeżeli taki pakiet przejdzie test w Fedorze, przychodzi do CentOSa Stream, a następnie już w wersjach stabilnych do Red Hata. I tutaj jeżeli chodzi o Fedora, no to bardziej środowisko testowe, jakieś nowe możliwości funkcjonowania pakietów możemy sobie przetestować, gdzie niepotrzebna jest stabilność, ale zobaczenie, czy dana funkcjonalność może być dla nas przydatna w przyszłości. I jeżeli chodzi o wsparcie, no to Fedora ma wsparcie, jeżeli chodzi o konkretne wersje, 12 do 18 miesięcy, aczkolwiek bardziej 12 miesięcy i po tym czasie wchodzi nowsza wersja, więc rotacja jest dość duża w porównaniu chociażby do Red Hata, o którym za chwilę pokażę w porównaniu. Sam CentOS Stream jest drugim krokiem do testowania nowych pakietów, które później trafiają już do Red Hata, aczkolwiek nie wszystkie, bo czasami zdarza się tak, że jakiś pakiet przejdzie z Fedory na CentOSa, ale z CentOSa już do Red Hata, nie ze względu na pewne problemy, które może powodować w buildzie dla samego Red Hata, lub też jest, okazuje się, niepotrzebne dla Red Hata, przynajmniej na ten moment. Przed CentOS Stream, przed 2019 rokiem, był CentOS. Jakby to była darmowa wersja Red Hata, tyle bez wsparcia oczywiście, która zapewniała praktycznie 100% kompatybilność, czyli wszystkie pakiety, które były w płatnym Red Hacie, pojawiły się również w CentOSie. Natomiast oczywiście z tabelek wyszło, że to jest mało opłacalne i CentOS Stream jest nieco bardziej okrojone, no i tam są jeszcze testy prowadzone, natomiast do jakichś mało krytycznych zastosowań myślę, że może CentOS Stream bez problemu spróbować się wdrożyć. Jeszcze mogą być właśnie te pakiety tam testowane, to warto rozważyć, jakieś drobne rzeczy można na CentOSie postawić, natomiast jeżeli chcemy mieć stabilność, no to raczej Red Hat
z rzeczy płatnych, natomiast jeżeli nie, no to Debian Ubuntu. I tutaj porównanie cykl życia Fedora, tak jak powiedziałem, 12 do 18 miesięcy, CentOS Stream do 5 lat, czyli wersja, która wychodzi, powiedzmy, w bieżącym miesiącu, będzie miała wsparcie, ta główna oczywiście, będzie miała wsparcie przez 5 lat, natomiast Red Hat aż 10, więc jeżeli chodzi o zmianę systemu operacyjnego w dużych organizacjach, bankach, firmach produkcyjnych, czy w ogóle w dużych korporacjach, no to raz na 10 lat, gdzie mamy pewność, że system jest stabilny, mamy aktualizację, mamy wsparcie, więc myślę, że tutaj jest to całkiem fajna opcja. Natomiast no, oczywiście Fedora i CentOS mają pewne niedogodności, brak wsparcia płatnego. Mamy tutaj community, czyli generalnie dokumentację i czytanie forów. Natomiast jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, no to zapewnia tak naprawdę tylko Red Hat. Mamy również dodatkowe wersje, które są oparte na Red Hacie. Jedną z nich jest Red Hat for Edge. Jest to wersja systemu Red Hat oparta na obrazach, które budowane są przy pomocy Image Buildera, a zastosowanie na mocno odchudzonych urządzeniach brzegowych, które nie mają wystarczającej mocy obliczeniowej, natomiast potrzebują stabilności i bezpieczeństwa, więc tutaj są również takie możliwości wykorzystania Red Hata. Jest również Red Hat Core OS. Jest obrazem, który działa na OpenShift'cie, czyli tworzy platformę chmurową do aplikacji natywnych, czyli tak naprawdę jest hostem dla kontenerów, więc można go porównać trochę do Kubernetesa chociażby. Natomiast tak jak powiedziałem, Red Hat ma swój system operacyjny i swoje środowisko kontenerowe, chmurowe również, więc często jest tak, że w dużych organizacjach wszystko jest na Red Hacie postawione, jeżeli chodzi o kwestie serwerowe, ze względu właśnie na to, że zachowana jest ta kompatybilność z jednym producentem, wsparcie i bezpieczeństwo, które od lat jest cały czas poprawiane. Jeżeli chodzi o pobranie omawianych wersji systemu, czyli Fedora, jest fedoraproject.org, CentOS Stream, jest również strona centos.org, no i Red Hat, czyli access.redhat.com. Tak jak wspomniałem, można pobrać 60-dniowego triala, jeżeli chodzi o Red Hata, i tam wykonywać sobie testy, które sprawdzają, czy w ogóle ten system jest dla nas przeznaczony. Krótkie, nie krótkie, natomiast pewne wprowadzenie do Red Hata, a bardziej początek, mam nadzieję, certyfikacji RHCSA, egzaminu dla administratorów, które sprowadza się tylko i wyłącznie do administracji Red Hatem. Jeżeli chodzi o sam egzamin, no to jest tutaj on tylko i wyłącznie praktyczny, tutaj nie ma odpowiedzi ABCD. Trzeba po prostu wykonać pewne, czasami proste rzeczy, typu utworzyć użytkownika, skonfigurować sieć, zrobić aktualizację, dodać jakąś paczkę oprogramowania, napisać skrypt, tworzyć partycję na dysku itd., itd., więc myślę, że może to być przydatne. Natomiast, tak jak wspomniałem na początku, jeżeli chciałbyś zobaczyć więcej tego typu lekcji, proszę o zostawienie komentarza, który to będzie potwierdzał. Także w tej lekcji to tyle. Mam nadzieję, że będzie ona przydatna. Dziękuję za jej obejrzenie i zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że ten film pomoże Ci w rozwoju zawodowym i wdrażaniu ulepszeń w Twojej firmie. Pamiętaj, że na kanale jest znacznie więcej przydatnej wiedzy i jest ona dostępna całkowicie za darmo. Proszę Cię jednocześnie o pozostawienie komentarza, który będzie pomocny w dalszym rozwoju kanału. A jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach, wystarczy, że dodasz ten kanał do obserwowanych. Wystarczy, że klikniesz czerwony przycisk poniżej tego filmu subscribe. Filmy na kanale podzieliłem w taki sposób, aby interesujące dla Ciebie rzeczy były łatwe w zlokalizowaniu. To tyle i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie.